Cześć, jestem Agnieszka, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry YouTubers Live. I dziękuję wam za wszystkie ceny pod poprzednim odcinkiem, a jeśli dzisiejszy wam się spodoba, oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę również dzisiaj. A my z miejsca zaczynamy od tego, że kupimy sobie nowy komputer. Oczywiście przyjmujemy sobie zaproszenie na wydarzenie i w tym momencie możemy kupić ten komputer. Bosko! Mam już komputer do nagrywania filmów, żaden demon, ale później go zmodyfikuję. Aby go używać, należy go przydzielić w sekcji konfiguracji filmów. Okej, czyli będziemy mogli teraz jednocześnie nagrywać z Quintinem filmy, bardzo dobrze, i musimy obligować ich aż 10, więc troszeczkę nas ich czeka i jednocześnie musimy sobie zdobyć nową grę i nagrać pierwsze wrażenia, więc spróbujemy sobie kupić grę. Wiem, że ja rzadko kupuję gry, zazwyczaj korzystam z tego, że ktoś mi je wysyła za darmo, żebym nagrała zlecenie, ale jednak nowa gra świeżo po premierze jakaś się przyda. Co fajnego mamy tutaj? Całkiem niedrogie jest Battlefield 2, więc możemy sobie nagrać, zwłaszcza, że jest na PC-ta i jest świeżutko po premierze, bo 3 dni temu była premiera, więc kupimy sobie tą grę i spróbujemy sobie nagrać pierwsze wrażenia z tej gry. Szkoda, że nie można grać pierwszych wrażeń, wiecie, ze znajomymi. Byłam w kinie, nagrałam vloga i chyba niezbyt się spodobał ten vlog. Spróbujmy zobaczyć, jakie są komentarze w takim razie. I trochę podpowiadajmy. W sumie dawno tego nie robiłam. Dawno nie odpowiadałam na komentarze, więc zobaczymy, co widzowie ciekawego mają mi do powiedzenia. Nie wiem, kto to nakręcił, wolę nie wiedzieć. Zawsze są te same nudy. Ktoś w ogóle to ogląda? Niezłe, ale można lepiej. Dobre wideo, straszny pomysł na film. Ten film mógł nakręcić 10-latek. No ogólnie nagrałam ten film poza odcinkiem. Po prostu byłam w kinie, nagrałam vloga, więc vlog się nie przyjął. Ale mam nadzieję, że przyjmie się nowy film z gry. I wiecie co? My sobie nagramy pierwsze wrażenia i zaraz od razu zlecimy Quintinowi nagranie kolejnej gry. Pierwsze wrażenia, które mamy tutaj nagrać. I słuchajcie, możemy tutaj wybrać sobie komputer. My oczywiście nagramy na tym lepszym, bo sobie lepszy komputer oczywiście zakupiłam. No i rozpoczynamy nagrywanie Battlefielda. Znaczy nie Battlefielda, tylko Battlefaila. I nie mogę go prosić w tym momencie o nagranie, szkoda. Ale jak tylko nagram, to zaraz będzie on również nagrywał. Wczytywanie gry. Tutaj możemy dać... Myślę, że logo 3D jak najbardziej może się tutaj sprawdzić. Co dalej? Wprowadzenie do gry. Kolejne wprowadzenie do gry i tutaj myślę, że moglibyśmy dać nowe karty. Może coś ciekawszego wyskoczy. No, tak średnio bym powiedziała, więc rzućmy zabawny komentarz po prostu. Nie za bardzo mam z czego tasować tutaj w tym przypadku. Gra się zawiesza. Gra się zawiesza, więc spróbujmy jeszcze raz wymienić jakąś kartę. Kurczę, no same minusy. No jestem rozczarowana tym, że gra się zawiesza, ale wolałabym nie mieć minusów. Podsumowanie gry. Jak możemy sobie ją podsumować? Może w sposób emocjonalny. To nie bardzo pasuje do tego, w sumie chociaż muzyka pasowała, ale i tak wyzerowało mi się. Znajdujesz ukryty przedmiot, no to może mordercze spojrzenie. Troszeczkę dodajmy sobie do dźwięku, bo tutaj nam trochę brakuje. Chociaż do kamery również. Menu główne. W menu głównym dajmy po prostu komentarz techniczny. Trochę do scenariusza, którego i tak mamy aż nadto. Odblokowujemy osiągnięcie. Jak możemy skomentować odblokowanie? Może krytyką. Że w sumie te osiągnięcia to są takie dość łatwe do zdobycia, więc w sumie zdobyłam je bez problemu. Czas przed rozpoczęciem gry. I nowa karta? Quintin! To Quintin się tak pamięta za mną? Chyba Quintin. No to rzućmy sierżanta, że Quintin, znowu wlazłeś mi w kadr! Jak możesz, wyjdź stamtąd, albo stój tam, żeby cię nie było widać. W ogóle mam kominek, tego wcześniej nie zauważyłam. Wyświetlane jest podsumowanie gry i w takim razie wyjdźmy w czerń i zakończymy bez punktów. I będę musiała zastosować to ujęcie takie bezpunktowe, bo... No bo jakoś musimy zakończyć ten nasz film, żeby było to wszystko spójne. I teraz zobaczmy, czy uda mi się to jakoś fajnie pomontować, żeby nie było za bardzo, jakby wiecie, takich czerwonych punktów. Ale widzę z tego co widzę, to w ogóle to się może nie powieść. No, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej, chociaż jakbym nie za bardzo miała dzisiaj chęć nagrywania, tak to wyglądało. W sensie taki ten film wyszedł średniawy i na pewno nie będzie miał dobrych wyników, a nie, nawet naprawdę dobre wyniki. Może to jest kwestia mojego, jakby pierwsze wrażenie, wiecie, gra nie do końca mi pasowała, jeszcze jej nie znam, więc może dlatego tak niespójnie to wszystko wyszło, ale może się to spodoba ludziom. I ogólnie muszę się przespać. Czy prześmie się przed? No kurczę, nie mogę się przespać przed, bo idę na imprezę. Więc idziemy na imprezę, na której obowiązuje strój wizytowy, który mamy w tym momencie.
No, chciałabym zobaczyć, jakby stworzyć wywiad. Może dzisiaj uda nam się przeprowadzić wywiad na jakiejś imprezie, ale na pewno nie tutaj, bo musimy się wyspać, pójść na imprezę i dopiero potem spróbować jakby z kimś przeprowadzić wywiad, żeby nie było tak, że znowu mi przerwie w pół nagrywania. No dobrze, zobaczmy, czy ta niebezpieczna świątynia to będzie fajna gra, czy nie bardzo. 23 czerwca będzie miała swoją premierę i będzie kosztowała tylko dolara. Okej. Tak czy siak myślę, że spróbujemy zobaczyć, czy dostaniemy ją za darmo, ale gra za dolara to i tak jest bardzo, bardzo niska cena, więc tak czy siak myślę, że będzie można kupić tą grę, jeśli będzie miała fajne oceny. Paytin. Musimy znaleźć panią, która wygląda w ten sposób. Okej. Widzę, że tutaj jest Paylin. W takim razie poprosimy ją o to, żeby nam podarowała grę. Jestem bardzo zmęczona, więc może po prostu daj mi tą grę, żebym mogła iść do domu i się wyspać. Lubię cię, więc dam ci grę, tylko nikomu nie mów. Okej, dzięki. Dobrze, mamy w takim razie grę i możemy wracać do domu. No dobra, gra najwyraźniej przyszła do mnie, więc możemy zobaczyć, o co chodzi z tą konsolą, co to była za konsola. I w sumie to najpierw się wyśpimy, więc spokojnie się przyśpimy. Chciałam też wysłać Pipera, ale w sumie to jestem tak zmęczona, że nawet tego nie będę robiła. Wyśpimy się, zobaczymy, jak wygląda sytuacja z nową grą. I w ogóle udało mi się wrzucić te pierwsze wrażenia, bo w sumie dalej mam nagrać pierwsze wrażenia. Okej, teraz się zaliczyło, dopiero po publikacji, no tak. I jeśli chodzi o grę Dangerous Temple, to raczej jest średnia, nie jest zbyt popularna, więc nie wiem, czy chcę w ogóle nagrywać, zwłaszcza, że nie mam tej konsoli, więc to sobie odpuścimy. Ale myślę, że możemy sobie nagrać Battlefield 2 i myślę, że nagramy go z Quintinem. Myślę, że to będzie dobra opcja, dlatego że filmy z Quintinem jakoś tak fajnie wychodzą, więc od razu duecik. Gra jest zresztą multiplayer, tak podejrzewam przynajmniej po nazwie, więc myślę, że możemy sobie to nagrać. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Zdecydowanie to był dobry film, więc myślę, że możemy go śmiało publikować. Ponad 1000. Gratulacje, coraz bardziej cię szanują w firmie Hall. Czekają na ciebie nowe nagrody. Znowu mi tam mówią? Jakie nowe nagrody? Nie wiem, o co chodzi. W każdym razie musimy sobie zjeść hamburgera, a ty, Quintin, nagraj film. Zobaczymy, jak pójdzie film solo Quintinowi. O, Dangerous Temple ma nagle wysokie oceny. No dobra, to w takim razie, Quintin, kupmy konsolę. Tylko co to była za konsola? Jakieś dziwną nazwę miała ta konsola. Czy ja muszę kupić tą konsolę? Chyba tak, dlatego właśnie zamiast zjeść poszłam kupić nową konsolę, żeby Quintin mógł nagrać film z nowej gry. I to była... To był tablet, okej! W takim razie kupmy tablet, raczej cena nie jest zbyt wysoka, chociaż w tym momencie trochę się spłukałam, więc Quintin, może nagraj w końcu ten film. W końcu jakoś musimy zarobić. I niech to będzie pierwsze wrażenie. W sumie chyba jeszcze nie jest za wcześnie na pierwsze wrażenie. Myślę, że 2 dni po premierze to jeszcze będzie w miarę okej. Wybierzmy sobie lepszy ten mikrofon. No i Quintin będzie nagrywał. A ja w tym czasie w sumie zjem sobie hamburgera, bo czemu by nie, i pójdę spać, skoro mój film właśnie się opublikował swoją drogą. I zobaczcie, naprawdę są tak niezłe wyświetlenia. Ja już w ogóle mam prawie 200 tysięcy subskrybentów, więc kanał bardzo, bardzo szybko się rozwija w tym momencie. Już odkąd przeprowadziliśmy się, to naprawdę mocno ruszyliśmy do przodu. Lubię to, co mówię, muszę nagrać kolejnego vloga i pójść na imprezę. Dobra, wiecie co? W takim razie myślę, że i my nagramy sobie nowy film i zobaczymy, który film będzie lepszy. Czy mój, czy... Ja też w sumie mogę nagrać pierwsze wrażenie. Możemy nagrać oboje pierwsze wrażenie, więc w sumie spróbujmy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo w sumie Quintin publikuje na mój kanał. Czy dwa pierwsze wrażenia będą trafne? Nie wiem, ale spróbujmy. To taki, wiecie, mały eksperymencik. I właśnie przyszedł chyba Humberto do mnie. Muszę szybko skończyć w takim razie nagrywanie, żeby móc z nim porozmawiać. Dobra, poczekaj, Humberto, jestem bardzo emocjonalna, bo Humberto do mnie przyszedł, ale poczekajcie, bo nagrywam właśnie film. I Humberto właśnie wyszedł, więc w sumie chyba nie chciał patrzeć, jak gram sobie na tablecie i stwierdził, że o, skoro tablet jest dzisiaj ważniejszy. Humberto, ja nagrywam na YouTube'a, który jest moim marzeniem od zawsze i chciałam być zawsze YouTuberem. I tym razem to ja będę montować film na kiepskim komputerze. Coś czuję, że będzie trzeba zupgrade'ować ten komputer. Zobaczmy, jak to wyszło, bo w sumie wydawało mi się to takie troszeczkę niezbyt
dobre. I ten film w sumie już byłby całkiem okej. Tylko bardzo, bardzo brakuje nam jeszcze aktorstwa i gdzieś muszę to tutaj wcisnąć. Może tutaj pomiędzy? Tak samo przydałoby się to ujęcie. Tutaj nie mam programu do montowania, więc w sumie 37 godzin będzie renderował się mój film. Okej. Zdecydowanie potrzebuję upgrade'u sprzętu, więc jak tylko ten film zostanie opublikowany... Tutaj jest już wolne, więc w sumie mogę kupić ten komputer. Ktoś chyba chce mnie zaprosić na jakąś imprezę. A jednak to tylko zlecenie. W takim razie jest to na tą nową konsolę, więc może przypiszmy sobie to do Quintina. Quintin, a jest zajęty teraz. Okej, skoro nie mogę tego przypisać do Quintina, to w takim razie ja to zrobię, sama to zrobię. I niech to będzie moje zadanie. Ale, słuchajcie, musimy zrobić zakupy, musimy kupić nowy komputer. Tylko czekajcie. Jeśli kupię tutaj przy tym komputerze ten komputer, to ten się ulepszy, więc chyba muszę robić to przy tamtym komputerze. Prześpijmy się w takim razie, odbierzmy sobie grę i rano spróbujemy nagrać grę dla naszego znajomego, wiecie, w formie zlecenia. I teraz spróbujemy sobie zmodyfikować to stanowisko, zanim nagramy film ze zleceniem. 4 dni, więc nie możemy sobie pozwolić na długi render. Aha, jeszcze muszę poczekać, aż film się prześle, także troszeczkę czasu to zajmie. Może zacznijmy od jednostki, bo to jest bardzo ważne. I nie możemy kupić od razu lepszej jednostki, musimy powoli, stopniowo, więc kupujemy sobie tą jednostkę. Myślę, że tutaj możemy też zainwestować w kamerę, mikrofon. Słuchawki? Słuchawki też mi niewiele chyba dają. I dajmy sobie program do edycji, bo to też jest ważne. I telefon, w sumie nie mogę lepszego telefonu. Słuchawki? No może nie, może to wystarczy. Myszkę, kupmy sobie jeszcze myszkę, to też troszeczkę zmieni. I monitor. Okej, okay. Skoro już mamy upgrade sprzętu, to prawdopodobnie zaraz będziemy mogli sobie nagrać film z gry, którą dostałam do zlecenia. Nie, nie, w tym miesiącu nie masz na rachunki, popadasz w długi. Musisz rozwiązać te problemy, płacić rachunki w przyszłym miesiącu, bo inaczej to koniec. O nie! Słuchajcie, przez to, że wydałam na sprzęt, nie kupiłam sobie nie zapłaciłam za moje rachunki, po prostu. Więc będziemy musieli zarobić na rachunki, żeby w przyszłym miesiącu to zapłacić. No bo nie chciałabym, żeby mnie stąd wywalono, ale spokojnie. Teraz nic już nie będziemy kupować. Skoro mamy sprzęt kupiony, to myślę, że spokojnie będziemy mogli już nagrywać grę i szybko, bo nie zdążę nagrywać zlecenia. Wszystko przyszło? Okej, wszystko przyszło. Mamy nowy poziom, 15, i mamy nowy punkt talentu, więc możemy sobie na przykład... co możemy zrobić? Pokaż wszystkie sekrety w grze. Musisz nagrać wiele filmów z rozgrywki, aby powstał dobry przewodnik. Wtedy pokażesz widzom, że znasz się na grach. Okej. Pierwsze wrażenia, recenzje i unboxingi zapewniają 6% więcej subskrybentów. Unboxingi, okej, czyli tego jeszcze nie umiem. Wiecie co? Myślę, że spróbujemy sobie w takim razie być tym wygadanym, żeby sobie lokować nowe rzeczy w przyszłości. A teraz, słuchajcie, nagrywamy film z gry, którą dostałam ze zlecenia i to jest to Almighty Kung Fu DS. Nie jest to zbyt popularna gra, ale mam nadzieję, że nadrobię osobowością, wiecie. Skoro to jest zlecenie, no to nie mogę zawieść osoby, która na mnie liczy, prawda? Wybieramy sobie... Może lepszy komputer wybierzmy. Ten na dole dalej jest lepszy. Niewiele, ale jednak jest lepszy, więc rozpoczynamy sobie rozgrywkę z tego filmu. A ty? Jak poszedł twój film poprzedni? Zobaczmy wyniki tego filmu. No, jest dobrze. Publikujemy i nagrywamy film. Zaczynam od porady guru. Dawno nie zaczynałam od porady guru, więc myślę, że dzisiaj możemy od tego zacząć. Podsumowanie gry. Czym by tu podsumować grę? Może nową kartą jakąś ciekawą na przykład? No, nie za wiele mi tu pasuje, więc dajmy sobie... komentarz techniczny? Przynajmniej będzie bez żadnych minusów. Gra się zawiesza. Znowu? Czy te gry wszystkie muszą się tak zawieszać i znowu ktoś przyszedł, gdy ja nagrywam? Dlaczego ze wszystkich miejsc w całym domu, kiedy nagrywam na tablecie, muszę to robić akurat przy drzwiach wyjściowych? Dlaczego wszyscy wchodzą do mojego domu? Nie mogą stać na zewnątrz i czekać, aż ich zaproszę. No, to nie jest zbyt miłe. Rzućmy komentarz filozoficzny na temat tego, jak bardzo ludzie nie interesują się tym, że ja nagrywam i wchodzą mi prosto do mojego pokoju. Odblokowujesz osiągnięcie z morderczym spojrzeniem. Patrzcie, jak to się robi. Nie wiem, czy to mordercze spojrzenie, które robię ja w trakcie nagrywania, to jest takie trafione. Ale cóż, jestem bardzo emocjonalna, więc wrzucę sobie tutaj emocjonalność. Nie wiem, gdzie iść, zaczynam naciskać wszystkie przyciski.
Na tablecie ciężko byłoby nacisnąć wszystkie przyciski, więc jestem rozczarowana, że tablet jest dotykowy, więc nie mogę naciskać wszystkich przycisków. Czas przed rozpoczęciem gry, zabawny komentarz. I dzisiaj akurat mam bardzo, bardzo mało scenariusza, więc może być ciężko. Podsumowanie gry, wejście w czernień i znowu będzie bez punktów. Wolę to niż takie niepasujące zakończenie, chociaż w sumie mogłam chyba zaryzykować. I będę musiała zrobić wywiad, więc czeka mnie w takim razie wyjście na imprezę. W sumie mówiłam o tym wcześniej, ale do tej pory jeszcze tego nie zrealizowałam. Więc spróbujemy sobie takie wyjście zaraz zorganizować, jak tylko uda mi się zmontować film. Wiecie co? Może po prostu nie dawajmy tego beznadziejnego zakończenia, dajmy po prostu, urwijmy ten film. Nagle, wiecie, to tak jakby, nie wiem, program do montażu sam z siebie po prostu urwał mi to wszystko, urwał mi możliwości zakończenia filmu, nie wiedziałam o tym, więc wrzucimy dzisiaj taki niezakończony film. A i tak rozwijam się, jeśli chodzi o poziomy, więc jest dobrze. No i musimy wybrać się na jakieś wydarzenie, ale w sumie to nie stać mnie na to. Pamiętajcie o tym, że muszę przecież zarobić na czynsz w przyszłym miesiącu, bo w sumie ja muszę pamiętać. I nie mogę iść do pracy, bo jestem głodna, więc w sumie zjedzmy sobie hamburgera, prześpimy się i rano pójdę do pracy. A Quintin w tym czasie nagra film. Myślę, że nagra film z Dangerous Temple. I to niech będzie rozgrywka, po prostu zwyczajna rozgrywka. I on tym razem zrobi to na tym słabszym komputerze. Nie tego oczekiwałam, ludzie mówili, że można ci zaufać, ale... Halo, ja nagrałam właśnie tą grę i prawdopodobnie stracę widzów przez to, że tą grę nagrałam. Ono już jest gotowe, opublikowane prawie. Nie zdążyłam, słuchajcie, no. Kolejne zlecenie. Może tym razem się uda. I to jest rozgrywka na PC. Okej, tym razem zrobię to od razu. Nie będę czekała. Wiem, że miałam iść do pracy, ale w sumie to też jest moja praca. Wykonywanie zleceń od innych twórców też jest moją pracą, więc zobaczymy, jak będzie wyglądała ta gra. Small Time Manlove, bardzo, bardzo popularna gra RPG, więc fajnie, że udało mi się ją dostać. No i nagrywamy sobie od razu pierwszy odcinek. Najpierw nagramy solo, jak dobrze nam pójdzie, to nagramy razem z Quintinem. Nagrywamy w takim razie i w sumie nie wiedziałam, że mogę wybrać opcję automatycznie, wtedy nie muszę, wiecie, klikać tych kart, co jest w sumie całkiem wygodne, bo nie zawsze chcę pokazywać wam sam ten moment nagrywania, bo to się bardzo powtarza, przynajmniej dopóki nie będę mogła kupić nowych kart. I właśnie zepsuł mi się komputer i teraz się zastanawiam, czy będę mogła go naprawić. Nie stać mnie nawet na naprawę. Dobra, na razie się zepsuł, mówi się trudno. Może zarobię pieniądze, jak zrobię to zlecenie. Mam 200 tysięcy subskrybentów. W sumie nawet nie wiem, kiedy to się stało. I zobaczmy, słuchajcie, co można pomóc zarobić. Battle Fail 2. To jest... jeden i drugi film zarobił bardzo dużo, przy czym duet bardziej się spodobał, więc za chwileczkę nagramy sobie duet, jak tylko oczywiście skończę to zlecenie. Tymczasem Quintin nagrał film z Dangerous Temple, potrzebujemy pieniędzy, więc publikujemy. Poza tym chcemy też się rozwijać, jakby to pieniądze nie są jakby głównym celem mojego kanału, ale jednak są mi potrzebne do tego, żeby się utrzymać. Bez tego nie będę w stanie tworzyć nowych filmów, a wiecie, a trzeba się rozwijać, inwestować w sprzęt. Muszę naprawić nowy komputer, który się zepsuł, więc kosztów jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Już mamy tylko minus 6 dolarów i jest 7 lipca, więc w tydzień udało mi się prawie spłacić dług, więc nie najgorzej. Czy film się już skończył robić? Kontynuuj film? Mogę kontynuować ten film? Chyba nie mogę, dopóki nie naprawię tego komputera. To może być problem, bo wtedy nie zdążę zrobić zlecenia. Dobra, słuchajcie, idziemy do pracy i pracujemy przez 8 godzin jako sprzedawca, żeby zarobić na naprawę komputera. W sumie Battle Fail bardzo szybko stracił swoją popularność, więc chyba nie ma sensu nagrywać tego duetu razem, ale Small Time Man Love, myślę, że to jest to, co możemy nagrać w duecie. Tak jak mówiłam wcześniej, nagramy najpierw moją rozgrywkę samodzielną, a później nagramy rozgrywkę z Quintinem. I w sumie muszę nagrać to na drugim komputerze, który nie jest zepsuty, bo raczej to się nie uda. I kurczę, chyba nie zdążę zarobić na naprawę komputera, żeby zrobić to zlecenie, więc kolejną osobę będę musiała zawieść, ponieważ no... z przyczyny losowe, ale oni tego nie zrozumieją, bo dla nich jest najważniejsze to, że zlecili mi to, więc ja mam to wykonać za wszelką cenę. Dziękuję za pomoc, nie miałem pojęcia czego zacząć, skontaktuję się z tobą, jeśli będę miał dla ciebie kolejne zlecenia, czyli udało się jednak opublikować ten film pomimo problemów technicznych.
Bardzo dobrze, bo to było dość problematyczne. Jestem strasznie głodna, strasznie zmęczona. Chyba przez ten stres tak po prostu bardzo zgłodniałam. No i nie udało mi się z nikim jeszcze jak dotąd przeprowadzić wywiadu, więc chyba będę musiała to odłożyć na jeszcze kolejny odcinek, bo dzisiaj myślę, że już wystarczy. Więc jeśli Wam się podobało, jeśli chcecie więcej, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. A ja oczywiście się z Wami żegnam i życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, pa, pa.